nie chciałby mieć pamięci fotograficznej. Ja nawet nie pamiętam, co jadłem wczoraj na śniadanie. Wypracowanie jej to ogromne udogodnienie. Kiedy ostatni raz zrobiliście zakupy z pamięci, bo zostawiliście listę na komodzie? Czym dokładnie jest pamięć fotograficzna i jak ją wypracować? Już wam mówimy. Czym byłoby nasze życie bez wspomnień? Bylibyśmy tylko pustymi skorupami siebie samych. Rzeczy, których doświadczyliśmy, ludzie, których poznaliśmy, miejsca, które zwiedziliśmy, dosłownie wszystko, co nas ukształtowało, zniknęłoby bez śladu. Mielibyśmy zaledwie swoją osobowość i pewne opinie. Nie znalibyśmy własnej rodziny czy przyjaciół. Nasze życie obracałoby się wokół małych chwil, których byśmy nawet nie pamiętali. Nie brzmi to jak wymarzona wersja życia, co? Mówiąc czysto naukowo, pamięć fotograficzna, zwana również pamięcią eidetyczną, to umiejętność wyraźnego i szczegółowego zapamiętywania obrazów po kilkukrotnym spojrzeniu na coś bez korzystania z mnemotechniki. Prawdopodobnie używaliście ich w szkole, żeby lepiej nauczyć się na sprawdziany lub egzaminy końcowe. Dobrym przykładem mnemotechniki jest rymowanka „Czemu patrzysz, żabko zielona, na głupiego faraona?”, której można użyć do zapamiętywania kolorów tęczy. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy. Natomiast ostatnia część definicji pamięci fotograficznej brzmi: jeśli zachodzi konieczność posługiwania się mnemotechnikami, dana osoba nie posiada pamięci fotograficznej. Sorki! W środowisku naukowym toczy się bardzo intensywna debata na ten temat. Niektórzy twierdzą, że nie da się nabyć pamięci fotograficznej, a ci, którzy ją mają od urodzenia, należą do rzadkości. Według tego odłamu myślowego pamięć fotograficzna występuje częściej u dzieci niż u dorosłych. Inni uważają, że dzięki ciężkiej pracy da się rozwinąć tę pamięć, a przynajmniej osiągnąć poziom bardzo do niej zbliżony. Istnieje kilka podstawowych ćwiczeń, które są w stanie usprawnić każdy rodzaj pamięci. Dobrym przykładem są gry karciane, takie jak pasjans, czytanie i używanie wszystkich zmysłów, nie tylko wzroku i słuchu, podczas przyswajania nowych informacji. Fiszki to również metoda usprawniająca pamięć. Skoro już tyle o niej mówimy, należy wspomnieć, że dzieli się ona na krótkotrwałą oraz długotrwałą. W celu uzyskania pamięci fotograficznej należy w pierwszej kolejności ulepszyć tę krótkotrwałą. Dzięki temu nowe informacje szybciej zapiszą się w pamięci długotrwałej. W internecie można znaleźć mnóstwo testów, które pozwolą ocenić, jak dobra jest wasza pamięć. Warto wcześniej sprawdzić, czy są one oparte na danych naukowych. To będzie dobry początek. Wiecie, że na całym świecie są mistrzowie, którzy regularnie uczestniczą w zawodach pamięciowych? Kto by pomyślał, że można się tak ścigać? Ci najlepsi są w stanie zapamiętać 32 talie kart, łącznie z ich kolejnością, kolorem, liczbą czy figurą. Mistrzowie opracowali swoje własne metody na usprawnienie pamięci. Jedna z nich polega na wzięciu do ręki talii kart. Mogą to być klasyczne karty do gry albo talia do Uno. Wybierzcie 3 losowe karty i je zapamiętajcie. Potem włóżcie je z powrotem w talię w losowych miejscach. Rozłóżcie figurami do góry i spróbujcie znaleźć wasze 3 karty oraz ułóżcie je w tej samej kolejności, w której je zapamiętaliście. Powtarzajcie to ćwiczenie każdego dnia przez tydzień. Potem zwiększajcie liczbę kart do 5, 10, 15 i tak dalej, aż będziecie w stanie zapamiętać całą talię. Czyli da się to zrobić. Haczyk? Jeśli chcecie być w tym naprawdę dobrze, będziecie musieli powtarzać to ćwiczenie codziennie przez cały rok. Mówiliśmy, że rozwijanie pamięci fotograficznej to ciężka praca. Najbardziej znaną i rozpowszechnioną metodą jest technika zwana pałacem pamięci. Powstała jeszcze w starożytności i była w dość częstym użyciu. Pałac pamięci pojawił się w dziele Cycerona Retoryka dla Herenniusza. Cyceron był jednym z najbardziej znanych i szanowanych filozofów starożytnego Rzymu. Chyba wiedział, o czym mówi, co? Okazuje się, że w tym pamięciowym szaleństwie jest metoda. Według mistrza pamięci, Joshua Fora, najgorzej idzie nam zapamiętywanie różnych list, na przykład list zakupów, liczb, a nawet pisowni poszczególnych wyrazów. Nasi przodkowie tworzyli plemiona koczowniczo-łowieckie, w związku z czym nie było potrzeby zapamiętywania spraw, którymi my zajmujemy się na co dzień. Numerów telefonów, imion i twarzy różnych osób na imprezach, czy tego koszmarnego hasła. Jedyne, co musieli zapamiętać, to sposób i miejsce zdobywania pożywienia. Musieli wiedzieć, które ścieżki prowadzą do wodopoju, które rośliny są jadalne, a które trujące, czy chociażby znać drogę do domu. Co to wszystko ma wspólnego z umysłami dzisiejszych ludzi? Wypracowaliśmy sobie doskonałą pamięć przestrzenną. Dobrze, idzie nam zapamiętywanie miejsc, ich wyglądu i położenia geograficznego. Nasza pamięć w dużej mierze opiera się na wzroku.
Czyli najważniejsze to sprawić, żeby trudne rzeczy stały się łatwe do zapamiętania poprzez uczenie się ich we właściwym formacie. Trzeba opracować sposób, który jest przystępny i naturalny dla naszego mózgu. Nawet jeśli mamy rok 2020, gdzieś w zakamarkach naszego umysłu czają się plemiona wędrowno-łowieckie. I tu wracamy do Pałacu Pamięci. Wyobraźcie sobie budynek, który dobrze znacie. Może to być wasz dom rodzinny, szkoła czy dom babci. Teraz skupcie się na tym, co chcecie zapamiętać, jak na przykład lista zakupów albo numer telefonu i skojarzcie to sobie z tym obrazem. Częściej zapamiętujemy rzeczy, które są śmieszne, obrzydliwe albo dziwaczne. Na przykład skojarzcie sobie jabłka na liście zakupów ze śmiesznym zdjęciem z dzieciństwa, które wciąż wisi w waszym rodzinnym domu. Każdy przedmiot z listy powinien iść w parze z obrazem. Jest to tak zwane konstruowanie własnego pałacu. Ostatnim krokiem jest umieszczanie przedmiotów w naszym pałacu. Posłuszmy się przykładem z domem rodzinnym i listą zakupów. Przypomnijcie sobie drogę, którą szliście przez cały dom do swojego pokoju. Powiedzmy, że wchodzicie przez drzwi wejściowe i wycieracie buty o wycieraczkę w króliczki. Ona to zawsze wydawała wam się dziwna. No właśnie, musicie kupić marchewki. Wchodzicie po schodach i patrzycie na to wasze głupkowate zdjęcie. No tak, jeszcze jabłka. Przedmiot, który chcecie zapamiętać, powinien łatwo kojarzyć się z obrazem. Na przykład króliki z marchewkami, czy zdjęcie szkolne z jabłkami. Gotowi przypomnieć sobie listę zakupów? Przejdźcie się po waszym pałacu oczami wyobraźni. To, co chcieliście zapamiętać, powinno wam samo przyjść teraz do głowy. To wymaga praktyki, ale bardzo łatwo się sprawdzić. Wystarczy być dzielnym i pójść do sklepu bez listy. A teraz ciekawostka. Istnieje wiele innych rzeczy, które możecie zrobić, aby naturalnie usprawnić pamięć w sposób inny niż fiszki czy quizy. Solidna rundka ćwiczeń i utrzymywanie właściwego krążenia krwi pomaga we właściwym funkcjonowaniu każdej części ciała, w tym mózgu. Czy wiedzieliście, że można polepszyć pamięć, zmieniając dietę? Nie bez przyczyny powstał termin dieta dla mózgu. Ryby bogate w tłuszcze prawie zawsze stoją na szczycie tej piramidy. Mowa przede wszystkim o pstrągu, łososiu i sardynkach. Są one bogate w tłuszcze omega-3, z którego mózg ludzki składa się w 60%. Spożywanie tych ryb pomaga w budowaniu komórek mózgu, a sam tłuszcz omega-3 wspiera procesy uczenia się oraz utrzymuje pamięć w formie. Kawa, całe szczęście, też jest na tej liście. Jeśli pijemy ją w zdrowych ilościach, kofeina może polepszyć nasz nastrój i poprawić koncentrację. Dzięki temu ludzki umysł będzie otwarty na przyswajanie nowych informacji. Jagody i inne ciemne owoce są bogate w przeciwutleniacze, które są korzystne dla całego organizmu, a w szczególności dla mózgu. Te przeciwutleniacze działają jak czynniki przeciwzapalne, które zapobiegają starzeniu się naszego mózgu i zapominaniu. Nasiona dyni i inne orzechy, kurkuma i zielona herbata również są zbawienne dla naszej pamięci. Czego w takim razie nie powinniśmy jeść, żeby być zdrowym i mieć doskonałą pamięć? Niektóre produkty są oczywiste. Unikajcie smażonego jedzenia, fast foodów i żywności bogatej w sód. Mogą one mieć szkodliwe działanie dla mózgu, przez co zacznie się on starzeć. Przetworzone węglowodany zawarte w białym chlebie, makaronie, niektórych płatkach i białym ryżu również są niekorzystne dla zdrowia. Żywność ta jest często zbita, pełna cukru i bogata w węglowodany, co może skutkować podwyższeniem poziomu cukru we krwi. Naukowcy odkryli, że ma on związek z ogólnym stanem zdrowia mózgu. Żywiąc się takim jedzeniem, pogorszycie swoją pamięć. Zamiast tego wybierajcie produkty pełnoziarniste. Aż zgłodniałem z tego wszystkiego. A wy? Też głodni? Czy znacie inne sztuczki albo ciekawe testy, które poprawiają pamięć? Napiszcie o nich w komentarzach. A jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tylko nie idźcie jeszcze kuć konstytucji na pamięć. Mamy dla was ponad 1000 filmików, którymi możecie uraczyć wasz mózg. Wystarczy kliknąć jeden z proponowanych. Pozostańcie po jasnej stronie życia.